Dzisiaj trochę inny przepis. Nie na ciasto, ale pokażę Wam, jak zrobić galaretkę w środku między masami. Musimy rozpuścić dwie galaretki, na przykład truskawkowe, w mniejszej ilości wody. Ja mam tu wrzątku tylko 700 ml. Na dwie galaretki. Blaszkę o wymiarach takich samych jak ciasto, które przygotowujecie, wyłożyłam folią spożywczą. A że ciasto, które robię, będzie z truskawkami, to kroję również do środka truskawki w kawałeczki. Oczywiście możecie dowolnie zamienić owoce i smak galaretki. Wykładam truskawki pokrojone na blaszkę. Oczywiście możecie zrobić to na przykład w okrągłej formie do tortu. Jak galaretka już jest mocno tężejąca, wykładam ją na truskawki. Całość wstawiam do lodówki i czekam, aż mocno stężeje. Wystarczy kilka godzin. I następnie delikatnie przekładam na ciasto i zabieram folię. Dzięki tej metodzie możecie galaretkę włożyć do środka, do ciasta, między masy. Nie musi być w formie i fajnie wygląda. Możecie zrobić nawet kilka różnych kolorów do środka. A resztę dalej przekładać masą.